Jeremi Pasek, Absolut 07. Jeremi, pierwsze pytanie. Traktowaliście ten mecz jakoś specjalnie, bo widać było, że jest duża mobilizacja i po stronie Drewców, i po waszej. No tak, ostatnio właśnie pamiętamy mecz w Wizyce, kiedy tu Drewcy awansowały. No wtedy było wyrównanie 5-5, ale pamiętamy, był cover wtedy, bo nieprzepisowy bramkę zagrał. Ale ten mecz braliśmy bardzo jakby tak pod uwagę, bo czytaliśmy wpisy na nasz temat i tam nie byliśmy do spadku. Ale uważamy, że pokazaliśmy teraz tą grą, że możemy dać radę jakieś punkty urwać jeszcze zespołom. Przegrywacie dzisiaj 1-2 ostatecznie, no jakby nie patrzeć, z jednym chyba z mocniejszych zespołów w tej lidze. I trzeba przyznać, że to chyba był naprawdę dobry mecz w waszym wykonaniu, chyba najlepszy, który do tej pory zagraliście. Tak, na pewno mamy teraz dwóch właśnie zawodników przyszło, których wcześniej nie było. Trochę żałujemy jednak, nie? No bo wynik był bardzo blisko, to taki stykowy na 2-1. Ale w Drewcach bardzo dużo właśnie zawodników z Elany, Włókniarza czy właśnie jakiś Flisak. Dlatego uważamy, że to bardzo dobry wynik jednak. Do tej Ligi B weszliście takimi kuchennymi drzwiami, tak? Skorzystaliście też z tego, że gdzieś tam tak. Się pewne zespoły wykruszyły. Po tych pierwszych kolejkach nie żałujecie tego, że podjęliście taką decyzję, żeby jednak właśnie grać na tym poziomie wyżej? Nie, na pewno uważamy, że mocniejsze zespoły na pewno, no gramy lepiej, bo wyższy jest poziom. W Lidze C na pewno też byśmy walczyli może tym razem o awans jednak, no ale gramy w Lidze B, no i walczymy, no chcemy jak najlepszy rezultat. Rozumiem, że nie do końca wam odpowiada właśnie taka rola drużyny, która no, gdzieś tam jest skazywana na spadek, no bo na razie te pierwsze 4 mecze 0 punktów, więc sam bilans nie wygląda najlepiej, chociaż ten dzisiejszy mecz daje takie światełko w tunelu. Nie, no bilans może nie jest taki zły, bo bramek jakoś tak dużo nie tracimy, ale no wiadomo, 0 punktów jednak to jest no mało. No właśnie chcemy jak najlepiej wygrywać, pokazać, że jednak coś umiemy. Na pewno jak wiemy, jak zespoły grają, uważają nas za spadkowiczów, to może olewają nas coś w tym stylu, nie? Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki.